Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj niezwykle ekscytującą i wspaniałą partię, bogatą w szereg kombinacji szachowych, pięknych motywów. No i w ogóle tu w tej partii działo się naprawdę niesamowicie dużo. Bohaterami tej partii był Nikola Nestorowicz, Serb, grający z Milko Popczewem. Panowie mają obydwaj ranking około 2400, powyżej troszeczkę 2400. Partia była rozegrana w 2008 roku. No i przejdźmy może od razu już do analizy, gdyż jest niezwykle partia ekscytująca. Moi drodzy, E4. Rozpoczęły białe, G6. Któż z Was się spotkał z takim posunięciem G6 na samym początku gry? Myślę, że nie jedna osoba. Tutaj po ruchu D4 tak też w partii nastąpiło, G6 i powstała nam obrona nowoczesna. Tak to się nazywa, Modern Defense. Tutaj głównie przechodzimy też do, można przejść do obrony pirca, stawiając pionka na D6, skoczka na F6. Białe mają szereg różnych możliwości gry obrony pirca, obrony nowoczesnej. Można sobie zastosować plan, na przykład skoczek C3 z ruchem F4. To jest taka dosyć groźna i agresywna wersja ze strony białych. Można grać też spokojniej, czyli wyprowadzić sobie tutaj skoczki. Naturalnie wyprowadzić gońca na E2, zrobić roszadę i tak dalej. Można również na przykład wyprowadzić skoczka tutaj, przepraszam, skoczka na F3, gońca na C4 i hetmana na E2. To są też takie fajne, ciekawe plany. Również, tak jak już jesteśmy przy tej obronie nowoczesnej, to dla białych ciekawa opcja jest na przykład F3 z planem goniec E3, hetman D2. Taki plan oczywiście stosować można, ale wcześniej trzeba oczywiście zagrać skoczek na C3. Widziałem również takie ruchy jak C3. Szereg możliwości ze strony białych. Niektórzy na przykład zagrywają takie posunięcie H4, żeby od razu szarpać tutaj się na królewskim do czarnego. No ale przejdźmy może już to, jak w partii nastąpiło, mianowicie skoczek na C3. I moi drodzy, tutaj czarne niezwykle grają prowokacyjnie. Mianowicie również można czarnymi zastosować tutaj takie posunięcie jak D6, można zagrać C5, na przykład po wybiciu ciekawym zagraniem jest goniec bije na C3 i bicie na C3 z trojaczkami tutaj dla białych, ale to jest całkiem normalna pozycja, tak też się gra, normalny wariant. Tutaj czarne zagrały takie niespotykane posunięcie, aczkolwiek ja te posunięcie dosyć rozumiem i wiem, o co chodzi, tłumaczę. Skoczek na C6. Dziwny ruch, dlatego że tutaj białe mogą od razu zagrać D5 i tego skoczka przepędzić. Ale o co tutaj chodzi? Skoczek z gońcem od razu próbują szarpnąć centrum. I jeżeli na przykład tutaj by goniec poruszył się na E3, to myślę, że czarne bez wahania zagrałyby taki ruch E5, próbując się tutaj na D4 skoczkiem załadować, tak się wyrażę, brzydko i mocno, i żeby w tym centrum troszeczkę namieszać. Tak można próbować grać. Niedoświadczeni gracze kolorem białym w tym momencie no, mogą mieć spore problemy. Co by było na przykład po tym D5? Zobaczmy. W partii tak nie poszło, ale sobie zerknijmy. I w tym momencie na przykład można zagrać skoczek B8. Wygląda to dziwnie, ale się otwiera tutaj ta diagonala i to był ten cel na przykład. Jeden z celów mógłby być strata tempa za otwarcie tej diagonali. No, czarne mogłyby raczej zagrać tutaj na D4, co jest takie, wydaje się, sensowniejsze. W momencie, gdy na przykład zagramy gońcem na E3, to tutaj czarne mogą zagrać na przykład posunięcie E5. Po tym ruchu E5, no, gońcem nie wypada zbijać tutaj na D4, gdyż pionek wybije i goniec czarnopolowy będzie potwornym potworem po tej diagonali. Niesamowicie będzie grał i nie będzie miał przeciwnika na tym samym polu. Tutaj prawdopodobnie w przelocie należałoby wybić i powiem Wam, że tutaj bicie skoczkiem na E6 jest jak najbardziej możliwe, można w ten sposób grać. Pozycja jest troszeczkę już inna niż standardowa. No i myślę, że jakiś skoczek E7 z roszadą, może D5 spróbować, C6, D5, może D6. Różne plany w tej sytuacji można stosować, ale skoczek na E6 dosyć nietypowo stoi, ale myślę, że całkiem ciekawie. Może do tego momentu cofniemy i tutaj sobie przestawimy
pionka na e6. Po biciu pionkiem na e6 pozycja jest, no, myślę, że całkiem normalna. Na przykład można by było spróbować zagrać skoczkiem na f3, aczkolwiek bicie z szachem, hetman wybija, no normalna pozycja wydaje mi się, ale czarne osiągnęły to, co mają i ten skoczek na d5 myślę, że stoi całkiem fajnie. Moi drodzy, ale jeszcze jest ciekawa rzecz ze strony białych w tym momencie, mianowicie po skoczku d4 skoczek na a4 mógłby zagrać. I teraz większość z nas pewnie się zastanawia, o co tutaj chodzi. Ja się zawsze też zastanawiałem, czy ten skoczek z d4 jest w stanie uciec z tego pola d4, bo tu chodzi o to, żeby zagrać c3 i pytanie, gdzie ma uciec skoczek. Tu nie może na c6, na e6 też nie, na f5 nie, na b5 nie, f3 nie wchodzi w grę, na b3 też nie wchodzi w grę. Tutaj wszędzie, gdzie skoczek poruszy, będzie zbity. No ale ruch czarnych na szczęście, tu można by było na przykład zagrać c6. Po ruchu c6, no c3 trzeba odpędzać. Jeżeli zagramy c4 i wzmocnimy tutaj obronę, no to ten skoczek na d4 będzie stał niemalże wiecznie. No a tutaj na przykład po c3 skoczek mógłby zagrać na b5. Kompletnie się nie opłaca zbijać na b5 skoczka, bo wbijemy i stępem atakujemy tutaj skoczka i wymiana po prostu gońca, pary gońców powiedzmy ze strony białych nie jest korzystna w tym momencie. Gońce są z reguły bardzo silne, w większości przypadków przede wszystkim. No i na przykład tutaj po takim ruchu skoczek F3 mogłoby nastąpić skoczek C7. Bardzo niestandardowo to stoi, ale myślę, że czarne są na to gotowe i białymi trzeba się wykazywać niezwykłymi umiejętnościami zrozumienia pozycji. Na przykład, jakby białe grały tak standardowo normalnie, C4 to jest oczywiście ruch jak najbardziej prawidłowy, bronimy pionka. Można by było na przykład zagrać skoczek F6. Również kolejna prowokacja do tego, żeby zagrać E5. No tak jak na przykład by nastąpiło, no to skoczek G4 z atakiem na pionka. No, takich ruchów się nie boimy, bo od razu wymieniamy i skoczek staje pięknie na e6. Tu jakby na przykład białe chciały wzmocnić te centrum i trzymać napięcie cały czas, no to na przykład po wybiciu, co jest całkiem ok, można zagrać f6. A po takim d6 jakby nas zaatakowali, no to myślę, że skoczek e6 z atakiem na gońca. No i tutaj, moi drodzy, te pionki szarpią mocno centrum. Czarnymi się kompletnie nie boimy tej pozycji. No ale to jest kwestia gustu, kto jaką pozycję lubi grać, kto jak gra taktycznie i jaki ma zmysł kombinacyjny. No daleko zabrnęliśmy, tak mogłoby również nastąpić, to jest taka teoretyczna, znaczy to nie jest teoretyczna pozycja, ale teoretycznie mogłoby tak powstać. Po skoczek na c6, wróćmy do partii. Goniec zagrał na e3. No dobra, ten ruch wydaje się solidniejszy, gdyż teraz grozi zagranie na d5 i skoczek na d4 już się nie może niestety tutaj uplasować. Na szczęście, no, czarne mogłyby na przykład próbować takich sił jak e5, już powtarzałem, d6 również i e5 można próbować grać, ale teraz zaskakują czarne, bardzo mocno zaskakują. Zaskakującym ruchem był również skoczek c6. Kolejnym zaskoczeniem jest ruch, uwaga, d5. Tak, moi drodzy, D5. Tutaj przecieram oczy ze zdumienia i spójrzmy, o co w ogóle w tym ruchu chodzi. Przecież widzimy, że skoczek i pionek atakują tego piona na D5 i tu jest, że tak powiem, pozamiatane. Znaczy, pozamiatane w takim sensie, że ginie pion. No właśnie. Powiem wam od razu, że białe nie zbiły tego piona i zagrały skoczek na F3. W ogóle kolejna niespodzianka, dlaczego białe nie zbiły pionka za darmo. Zobaczmy, co by się działo. No przejdźmy do bicia na przykład skoczkiem, co się wydaje teoretycznie lepsze, gdyż nie psujemy pionków, ale po ruchu E6 atakujemy od razu skoczka i ten skoczek czmycha z powrotem na C3. No i tutaj można by się pokusić o bicie na przykład gońcem, ale myślę, że skoczkiem jest całkiem ok. Po biciu na D4 absolutnie białymi nie zbijamy, bo wymiana jest jak najbardziej korzystna dla czarnych. Bardzo dobra wymiana. Tutaj mógłby nastąpić bardzo ciekawy ruch skoczek B5. Również można zagrać hetman D2 z planem wieża D1 z długą roszadą na przykład. No ale po na przykład skoczek B5 przechodzimy do dosyć forsownego wariantu i na przykład po biciu na b5 można wymienić tutaj hetmany jak najbardziej. Jeżeli goniec wybije na b5, to gramy c6 i na przykład teraz wymiana hetmanów następuje. Król bije na d8, na przykład długa roszada, król c7. Sprawa jest jak najbardziej normalna i goniec c4. Taka pozycja myślę, że lepsza troszeczkę białych, bo przestrzeni więcej i swobodniej figury stoją, ale czarne myślę, że też nie narzekają i kwestia
Po prostu siły gry z jednej albo z drugiej strony może decydować o wyniku tej partii. Moi drodzy, przejdźmy do partii. Jak to nastąpiło? Zobaczcie, cztery ruchy, a już ile możliwości. Skoczek F3 zagrały białe, no i tutaj czarne wybiły pionka. Taki jest też zamiar i skoczek wybił na E4. I teraz, moi drodzy, czarne zagrywają ruch bardzo ciekawy, kolejny. Taki typowy w obronie takiej nowoczesnej czy obronie Pirca. Czasem się taki ruch zagrywa. Tutaj narzuca się na przykład zagranie goniec F5. No ale po skoczek G3 jest atak bezpośredni. Tym gońcem raczej trzeba by było uciekać, więc myślę, że goniec F5 nie bardzo. Ale już goniec G4 wygląda solidniej. Gdyż wiążemy skoczka, tu możemy spróbować zbić tego piona. Ale na przykład po C3 jest wzmocnienie. No ale myślę, że taki ruch goniec G4 jest całkiem normalny i słuszny, tak? Tutaj można też spróbować zagrać skoczek na F6, ale po wybiciu też goniec wybija lub pionek. Można się pokusić o bicie pionka pionkiem, ale myślę, że gońcem, żeby nie zdwajać pionków. Ale tutaj czarne zagrały skoczek H6. No właśnie, niektórzy z nas wiedzą, że skoczki na bandzie stoją źle. Okej, to jest wszystko prawda. Ale nie zawsze. Widzimy, że skoczek z tego miejsca może się fajnie odbić na F5 i pięknie atakować tego gońca i pionka w centrum. To są bardzo ciekawe i takie, myślę, że solidne plany. Warto takie idee znać, bo często się, znaczy może nie często, ale powtarzają się w partiach naszych, nie tylko naszych. Warto po prostu analizować partię, żeby wiedzieć mniej więcej, jak w którym momencie reagować. W tym momencie białe zagrały ciekawie. D5. Ciekawie i ostro. Moi drodzy, jest to ruch dobry, myślę, i zadziorny przede wszystkim. Tutaj czarne też tak grają bardzo prowokacyjnie, więc białe starają się tutaj też zadzierać mocno z czarnymi. No i teraz tak. W partii nastąpiło skoczek B4. Zauważcie, te skoczki stoją daleko od siebie, tak? Ja może pokażę dwa ruchy, które mogły być troszeczkę lepsze. Teraz gońcem F5 moglibyśmy zagrać. I po skoczku G3 zagramy skoczek na B5. Zobaczcie, jaka jest. B4, przepraszam. Zobaczcie, jaka jest różnica. Otóż, jeżeli skoczek wybija gońca, to mamy wybicie tutaj ładnie skoczkiem z atakiem. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Goniec cały czas atakuje na B2, tylko że pamiętajmy o tym skoczku, który jest samotny, więc nie bardzo, ale atak jest. Przede wszystkim jest bezpośredni atak na punkt C2. Goniec ze skoczkiem świetnie to atakują i trzeba temu jakoś zaradzić. Na przykład, jakby tutaj białe postanowiły najpierw wymienić skoczka, no goniec jak najbardziej by wybił i skoczek jakby wybił tutaj. To można by było wybić bez problemu i ten goniec jest naprawdę dużą rekompensatą, tylko pamiętajmy jeszcze po tym wybiciu może nastąpić wtrącenie. Też to jest dosyć nieprzyjemne, warto sobie poanalizować. Ja w to głębiej nie wchodziłem, myślę, że za dużego sensu to nie było. Jak ktoś jest ciekawy, bardzo proszę zawsze. Moi drodzy, przejdźmy do partii. W partii poszło skoczek B4. No dobra, atakujemy przede wszystkim pionka D5, chcemy tego pionka zbić. W tym momencie hetman zagrał na D2. O co chodzi? Hetman atakuje skoczka na B4, razem z gońcem atakują na H6. No właśnie. Można powiedzieć, że podwisają w tym momencie dwie figury. I jak temu zaradzić? Jak dalej się bronić? No właśnie, moi drodzy. Co tu grać? Oczywiście, jest jakaś tu odpowiedź ze strony czarnych, to było przygotowane. Posunięcie A5. No właśnie, ale A5 broni tylko jednego skoczka. Jeżeli byłoby bicie na H6, co nadal uważam, że jest dobre dla białych. Niestety to nie nastąpiło, ale po biciu na H6, teraz sobie wyobraźmy, goniec bije na H6, hetman bije na H6 i skoczek bije na C2 z szachem na widełki. No powiedzmy król na D1, chociaż może król E2 byłby lepszy, bo tutaj hetman by bił z szachem jeszcze, mogło być niebezpiecznie. Skoczek jak bije tam na A1, to myślę, że hetman może wrócić i tego skoczka skosić. Dwie figury zawierze. Dosyć skomplikowana pozycja. Ja myślę, że czarne specjalnie na takie komplikacje zagrały. No ale białe się, powiedzmy, może wystraszyły tego. Z reguły, jak jedna ze stron gra w taki sposób agresywny, mało poprawny, to druga strona może się lekko pogubić, zamieszać. I tutaj nastąpiło A3. Dobra. Jest ruch A3, atakuje skoczka. No i teraz tak, czy zatańczymy tak, jak nam zagrają, moi drodzy?
No jeżeli tak będzie, to nie będzie dobrze. Musimy mieć własne zdanie i własne kroki tutaj na tej szachownicy. Przede wszystkim, jeżeli odejdziemy, no to tracimy figurę. Więc trzeba zrobić wtrącenie. Czarne tu przemyślały sprawę i zbiły od razu na D5. Zaznaczam, że przemyślały tą sprawę wcześniej. No i teraz tak. Jeżeli goniec tutaj by wybił na H6, to mamy tutaj bicie z szachem, więc nie tracimy figury. Nastąpiło bicie tego skoczka w tym momencie i hetman wybił skoczka na E4. Ok, widzimy też przy okazji, że goniec nie może zbić, bo jest związanie. Sprawa prosta. Jedziemy dalej. Goniec na D3 zostało zagrane i hetman na E6. No cóż, trzeba mniej więcej w ten sposób grać, żeby trzymać to związanie. No i moi drodzy, tutaj powiem w ten sposób. Silnik szachowy ocenia tą pozycję jako mniej więcej równą. Co jest, myślę, dla czarnych dużym sukcesem. No bo też trzeba zaznaczyć, że czarne nie mają żadnych, że tak powiem, problemów z rozwojem figur. Nie musimy się też spieszyć z gońcem. Jest troszkę zwariowana pozycja, jest pionek więcej, ale tego pionka możemy oddać oczywiście czarnymi. Tu myślę, że jakiś skoczek F5, ale tutaj jakby białe zagrały krótką roszadę, to mniej więcej ocena byłaby około równości. Tylko że białe zagrały bardzo odważnie i nonszalancko bym powiedział, ale ja też rozumiem ten ruch. I uwaga, roszada. Bardzo ciekawe posunięcie z jednej strony, ale to jest błąd. Dlaczego? Białe prawdopodobnie liczyły na to, że czarne zbiją tutaj na B4 pionka i będą groziły matem w jednym ruchu. Niezwykle kusząca propozycja. No dobra. Tylko że białe w tym momencie zaczynają i wygrywają. Można sobie zatrzymać filmik i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ja już przechodzę do pokazania rozwiązania. Mianowicie goniec tutaj jakby zagrał na B5. To widzimy, że jak król F8, hetman daje mata na D8 i pozamiatane. A jeżeli goniec B5 i na przykład C6, mat jest tak samo na D8, a jeśli goniec B5 trzeci raz, to goniec D7 i bijemy tutaj, myślę, że hetmanem, żeby, może ja to przestawię, jeżeli tak, to tak, i bijemy, myślę, że hetmanem, żeby król miał tutaj furtkę w razie czego. Odbicie, odbicie. Myślę, że figura więcej to jest wystarczająco dużo do zwycięstwa. Ok, przejdźmy do pozycji po długiej roszadzie. Na szczęście czarne to wszystko zauważyły i zrobiły krótką roszadę. No zadyma niesamowita, gdyż w tym momencie białe biorą figurę na H6. No i świetnie, figura więcej u białych, tylko że białe nie dostrzegły pewnej może możliwości, albo ją widziały i widziały jakieś odpowiedzi. No tutaj trzeba wybić tego pionka, grożąc cały czas matem. Świetnie, grozimy matem i hetman w tym momencie zagrał na E3. Moi drodzy, no ruch, który jest jako jedyny, powiedzmy, do obrony, aczkolwiek robi się tu niezwykle gorąco. Tutaj czarne popisują się niezwykle pięknym posunięciem. Zatrzymajcie sobie film i pomyślcie, jak spróbować zagrać dalej czarnymi i grozić przede wszystkim królowi matem. Moi drodzy, jest to posunięcie goniec na C3. Niezwykle silne posunięcie. Taki ruch już kiedyś widziałem w partii nawet Magnusa Carlsena. Jeżeli będzie bicie hetmana, dajemy mata. Goniec broni tego pola. Świetnie to wygląda. W partii poszło bicie. Poszło bicie. No dobrze. Grozi mat na A1. Niezwykle niebezpiecznie. Król B1 się bronić nie może, bo tutaj hetman daje mata w dwóch ruchach. W tym momencie białe grają posunięcie. Goniec A6 jako jedyne tak naprawdę chroniące tutaj jeszcze od mata. Na szczęście w tym momencie tutaj dla czarnych jest bicie na E3 i goniec wybił na E3. No właśnie, tutaj nie najlepsze posunięcie ze strony białych. Okazuje się, że bicie pionkiem było nieco lepsze. Dlatego, że po wieża na A6 jest król B1 i jeszcze jest obrona. Ale dlaczego bicie gońcem było słabe? Już patrzymy. Bicie na E3, goniec zbił na E3, moi drodzy, i wieża bije A6, grozi mat. Ok, grozi mat i w tym momencie w tej pozycji król zagrał na B1. No dobra, co zagrać dalej czarnymi? Mamy figurę mniej. Goniec na H3, niezwykle silny i niespotykany ruch. Podstawiamy się pod bicie, ale grozimy
bardzo szybko zagraniem wieża A8 i daniem mata. Widzimy, że król po prostu jest w siatce matowej, więc bić nie można. Tutaj skoczek zasłonił się na D4 i wieża dała szacha na B6. Skoczek na B3, moi drodzy. I co grać dalej? Czarne na ruchu. Czarne zaczynają i wygrywają, moi drodzy. Wieża bije B3. Kolejne poświęcenie. Niesamowity ruch. Niesamowity ruch, ale też dosyć prosty. Po wybiciu goniec daje szacha na F5. Nie można iść na jedynkę ani na linię A przede wszystkim, bo dajemy mata. Więc król zagrywa na C1 i uwaga, wieża A8. Jest wieża mniej u czarnych, a białe złożyły broń. Niesamowita rzecz, moi drodzy. Nie wiadomo, jak grać. Tutaj oczywiście można by było jeszcze zagrać na D8, obronić się od tego mata. Tu wieża by musiała wybić, ale nie widać dalszej obrony tak naprawdę przed zagraniem na A8 i z powrotem. Tutaj niesamowicie ten pionek i goniec stoi i bardzo ładnie króla tego wiążą, powiedzmy. Poza tym przewaga w pionkach w postaci trzech jest już przewagą, która na pewno daje radę zwyciężyć tutaj w tej partii. Partia niezwykle, moi drodzy, bogata w analizy, takie kombinacyjne, bardzo dużo taktyki. Widać, że czarne sprowokowały mocno i im się to udało. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.